Witajcie! Dzisiaj mam dla Was trzy tematy. Pierwszy to gryka. Powschodziła. Drugi. Zrobiło się dość zielono, ale i tak będziemy orać. No i trzeci. Zobaczymy dzisiaj, jak wyglądają ciągniki i co tam słychać u nich i co trzeba będzie ewentualnie porobić. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz, to widzicie, tutaj jest posiany ten kawałek, tam jeszcze z tamtej strony, ale to widziałem, że też tam wschodzi. W każdym razie tutaj idziemy jeszcze na inną część pola zobaczyć, na górkę tak zwaną, ale tutaj całkiem ładnie powschodziła. Trochę pesz tak samo jest. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Jest to przy okazji, oprócz tego, że fajnie by było, gdyby wyszła i dała jakiś tam plon, to przy okazji jest to doświadczenie odnoszące się do tego, czy ona właśnie rzeczywiście zabija chwasty, bo tak słyszałem od wielu rolników ekologicznych, którzy po prostu sieją grykę. Chciałem się o tym sam przekonać, przy okazji zobaczymy. Mam też inny pomysł, bo przeczytałem Wasze wszystkie komentarze, no i doszedłem do takiego ciekawego wniosku, że zebrałem tą wiedzę do kupy i właściwie wiem, jak zrobić, gdyby tutaj się coś pojawiło, czego byśmy nie chcieli. Dobra, to tyle, a tymczasem idziemy zobaczyć na górkę. I oczywiście zobaczymy, jak tam woda w rowie, bo cały czas to kontroluję, jestem ciekawy. No słuchajcie, bo tutaj mamy pierwszy rów i ku mojemu zaskoczeniu zupełnie suchy. Co mi bardzo, bardzo pasuje. Tam troszeczkę jakaś tam błyszczy woda, ale ogólnie wszystko suche. No rewelacja, o to mi chodziło. Ależ tu zarosło, słuchajcie, no po prostu masakra jakaś. Przecież nie było mnie tylko niecałe 2 tygodnie. Ale zobaczcie, wszystko suche. Świetnie. Teraz trzeba będzie przejść tylko na górkę, tylko przez te chaszcze wszystko mokre już. Dobra, z autem tam nie podjedziemy, nie ma szans na pewno. Żadnych. Więc trzeba będzie się po prostu jakoś przedostać przez te zielsko. Chyba, żebym podjechał z drugiej strony. Może zobaczymy z drugiej strony. No więc numer 2 albo 3, już nie pamiętam. Ciągniki Wam po prostu pokażę, bo trzeba je troszeczkę przejrzeć, co tu trzeba będzie porobić przy nich. Więc na pewno te oba koła do zrobienia. Ja mam gdzieś tą oponę, co trzeba. Chociaż ta jest całkiem sympatyczna, ale nie wiem, czy przez ten czas jej się tutaj nic nie stało złego. Co jeszcze? No tutaj wszystko jest ok. Oczywiście będziemy sobie... Aha, tu by się przydało tą oponę też ładną taką zrobić. Ciągnik ogólnie wymaga na pewno remontu, bo on jest tak, jak po prostu wygląda, zjechał z sadu. On w sadzie robił cały czas i tak wygląda. Akumulator na pewno będzie do ładowania, więc te rzeczy trzeba po prostu przyjąć. No ale tu mamy w każdym razie 25. Można powiedzieć, że w absolutnym oryginale. Tutaj jedna jedynej rzeczy nie ma zamontowanej chłodnicy, ale chłodnicę mam, więc na pewno ją zamontuję. Poza tym, no instalacja nawet oryginalna. Także tak jak trzeba. Nie wiem, co tu można by... Kompletny. No, to tyle. Tutaj kolejna 25, tym razem 63 rok. I to jest Ursus C325A, jak widzicie. A jeszcze porównajmy sobie tego 61, bo to jest 60. O, i zobaczcie, słuchajcie, to jest szperacz C325, nie inny i tylko z takim szkłem. Tak ma wyglądać. Oczywiście puszka jak normalnie przy 25, 28 i 31. Nawet jeszcze chyba to 70 lata, pamiętam z tego, co były, to tak samo te puszki. Oczywiście charakterystyczne widełki i tak to ma wyglądać. Jeżeli zobaczycie szkło z daszkiem, to na pewno to nie jest 25. No ale zobaczmy jeszcze, tutaj też mamy C325A, widzicie, także to jest ten model, który był produkowany do numeru 30 000, a raczej do numeru 29999, bo jak wiemy, od numeru 30 000 miał powstać Ursus C328, zgodnie z literaturą, ale do tego wrócimy. W każdym razie co? Tutaj trzeba zdemontować tego tula do końca, bo jak wiecie, jest przy 60. No i zabrać się po prostu powoli, żeby go skompletować. Na remont jeszcze czasu nie mam,
bo prac jest w polu tyle, że i w ogóle wszystko, a jak wiecie, ja jestem i tu i tam, i więc nie bardzo jest jak. Więc no szkoda bardzo, bo naprawdę robota jest tutaj przewspaniała przy tych maszynach i bardzo mnie ona cieszy, ale to do tego wrócimy, na pewno coś z tym będzie dłubane. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy, pogadam z Jarkiem, zabierzemy się za któregoś z tych, może tego 61, może tego 63, zobaczymy jeszcze. Kolejna sprawa, Zetor 25, 47 rok. Absolutnie fantastyczny temat z kilku względów. Oprócz tego, słuchajcie, że to jest pierwszy model silnika, umówmy się, że pierwszy, bo tu jest tutaj ta wypustka taka, to pompę ma żeliwną, obudowę ma żeliwną, więc wiemy, że to jest tuż po pompie tej napędzanej z wałka. Tutaj po prostu był wałek w pierwszym modelu w 46 roku i tak jak widzieliście w tamtym silniku, właśnie tak to mam. W 46 stąd wychodzi wałek, tu jest zupełnie inna pompa i to jest napędzane, więc dobrze, to jest drugi model, tamten jest pierwszy i to jest w każdym razie absolutny oryginał. Także to jest świetna sprawa. Tutaj dołożony plecak, w sensie podnośnik, ale ja mam do niego przekładnie, więc na pewno ta przekładnia wróci. Zmieniony oczywiście zaczep, bo ludzie takie rzeczy robili. On tu powinien być prosto, na specjalnych belkach, takich kątownikach i tak dalej. Do tego też wrócimy. Także to będzie wszystko tutaj jak trzeba. Błotniki, słuchajcie, od 25. Ja kiedyś robiłem materiał na ten temat. To są pierwsze błotniki z 59 roku. Tu po tym, widać po tym szyciu, że to nie jest na zakład, tylko jest na styk. Kolejna sprawa, drugi Zetor, 47 rok, tym razem już tutaj z dużą miską, aha, bo właśnie tutaj ta miska została zmieniona później, ponieważ podejrzewam, że przez ziemniaki ktoś sobie tutaj to zrobił, ale ten temat jest do grania, ponieważ tutaj przy tej misce, no te ziemniaki były po prostu łamane i stąd nie wyszedł ten temat tak, jak rolnictwo tego wymagało i została ta miska zastąpiona tą płytką, tutaj podniesiono również oś przednią na rzecz z tej na tamtą. I w każdym razie to jest 47 rok. Jego też będziemy kompletowali. Tu słuchajcie, ten ma oryginalne błotniki. Ten ma oryginalną przekładnię, którą będziemy taką samą montowali do tego 47. No i to parę takich szczegółów fajnych. Także to jest ten temat. No i słuchajcie, 60. Z tego co wiem, chłopaki jak siali grykę, widzieliście tam na samym początku filmu, no to tam się zagrzebali, bo rzeczywiście tam jest taki jeden moment, kto nie zna pola, to niestety musi się zagrzebać, ale udało się, w każdym razie byli na dwa ciągniki, także wszystko fajnie. 60, no już trzeba ją po prostu umyć, uszczelnienia i takie różne rzeczy, lampy powymieniać, bo trochę się pobiły, tutaj widzicie, praca w polu, tak to wygląda zwykle, tutaj z tyłu tak samo przywalone obie, ale to jest drobiazg. No i oczywiście tutaj druga 60 z turem, ta już swoje rzeczy zaczęła robić. Tu trzeba, tą chłopaki proponowali taką osłonę na tego tura, żeby tutaj coś nie uderzyło w maskę i świetny pomysł. Ale zobaczymy, jak to się z tym po prostu będzie temat układał. To tyle tak na szybko, jeśli chodzi o przegląd ciągników. Wracamy później na pole, albo może jakiś live'ik. Cześć!